Cześć, witajcie detailingowy dziadzia. Dzisiaj chciałbym Ci pokazać, ile mnie kosztowało to, że jestem zakręcony, że mam starą dziadziową głowę i pamięć mam dobrą, ale krótką. Słuchaj, odtykałem sobie powłokę Aqua, kwaśny APC, leciałem sobie 1 do 10, grube stężenie, pyk, pyk, pyk na lakierek. Jak już kończyłem panel, stwierdziłem, że jestem blisko szyby, no to ciach na szybę i szybko sobie spłuczę. I w tym momencie, jak pryskałem na połowę szyby, zadzwonił telefon. Podbiegłem do telefonu, zobaczyłem kto, odebrałem, powiedziałem, że za chwilę oddzwonię. I słuchaj, w tym momencie mózg mi się zresetował, tak zwana miażdżyca, i zapomniałem, że prysnąłem na szybę. Opłukałem sobie panel w samochodzie, czyli lakier, spłukałem elegancko, wracając z myłką, z myjką olśnienie, że zostało jeszcze na szybie. I niestety było to za późno. Zobacz, co się narobiło. No tak jak widzisz, niewidzialna wycieraczka od G-Technica G1 poszła się paść. Wynajmniej połowa szyby, słuchaj, wżerło się konkretnie. A czy może inaczej, uważajmy z tym produktem, jeżeli chodzi już o nie lubi szyb, nie przepada. A czyli możesz nim robić, jak najbardziej, spryskać i od razu spłukać. Ok, dłużej posiedzi, masz pozamiatane. Ja tutaj w ogóle produktowi pozwoliłem przysnąć, pozwoliłem. Zakręciłem się i on wysechł. Zostały tak maksymalne wżery, nic tego nie ruszyło. Nic, kompletnie nic. Jedyne co, w takich sytuacjach ogólnie ja, jeżeli szyba jest mega czymś wżarta, miękki paty tlenek ceru. Bajka. Przejazd jest po wszystkim. Także nie zakręć się tak jak dziadzia, nie odbieraj telefonów, jeżeli bawisz się ostrą chemią. Ale no widzisz, no tak to jest, kurczę. Lepiej ją wypłucz, odpuść sobie telefony. Ja już teraz mam, nauka nie idzie w las, tylko w nas, jak to mówią, więc ja nauczkę mam. Zanim podbiegnę do telefonu, to będę teraz wypłukiwał chemię, jakąkolwiek bym nie położył. A na pewno już nie będę odbierał telefonu. Więc tak jak mówiłem, jedyne co pozostało, to ogarnięcie połowy szyby tlenkiem ceru. To jest lekcja dla mnie na przyszłość, dla Ciebie też. Także nie myśl sobie, że dziadzia, jak się bawi amatorsko w detailing, to ma same sukcesy. Nie, porażek było mnóstwo i przypalenie lakierów po tylu latach, bo to wiadomo, jak się człowiek uczy na błędach, niestety wtopy są i tych wtopów było naprawdę wiele. Ale teraz wszystkie wtopy będę nagrywał. No dobrze, zobacz jak teraz wygląda u mnie szyba w Wolwiaku. Do zobaczenia, do usłyszenia, cześć! Kurwa, no nie. No po prostu kurwa, no nie! Boże, czy ty to widzisz?